Witam Państwa bardzo serdecznie w energetyce dnia 14 marca 2019 roku. Wczoraj mówiłam, proszę Państwa, że 13 to nie jest zły, gorszy jest 14. Dlaczego gorszy 14 przyjęło się mówić? Dlatego, że 14 daje nam piątkę. I teraz tak, z jednej strony jedynka, prawda? Chcemy się wyrwać, chcemy działać. Ja bym powiedziała, księżyc nam sprzyja, bo od godziny 11:27 zdecydowanie przybywa. Natomiast czwórka z drugiej cyferki z dnia powoduje, że pomimo, że będziemy chcieli działać, to będziemy czuli się tak, jakbyśmy byli w kwadracie. No i oczywiście od naszej inwencji twórczej zależy, jak ten kwadrat pokonamy. I proszę Państwa, w kwadracie, czyli w pewnego rodzaju niemocy, szczególnie ze względu na to, że jesteśmy też pod wpływem dwójki stałości, czyli ja bym powiedziała, może to nie będzie najgorszy dzień, ale będzie nam trudno podjąć decyzję i dużo będzie sprzeczności w nas samych. Czyli ja bym powiedziała, działajcie, ale zanim zaczniecie działać, może przeprowadźcie sobie krótką taką medytację, zamknijcie oczy, weźcie kilka głębokich oddechów i zadajcie pytanie, co jest dla mnie ważne, co jest priorytetem, czym właśnie teraz powinnam się zajmować. No i proszę Państwa, generalnie jest to dobry dzień do współdziałania w grupie, do różnego rodzaju współpracy, do otworzenia się również na podpowiedzi innych ludzi. Od godziny w zasadzie 6 rano do 18 jesteśmy pod wpływem dwóch ósemek, czyli bądźmy wymagający w stosunku do siebie, do innych, a przede wszystkim bądźmy konsekwentni. Jeżeli tacy będziemy, to dzień powinien być udany. I niekoniecznie musi być żółwy, bo 14. No i zobaczymy, co jednorożcy nam dzisiaj mówią, bracia i siostry. Czyli być może to dobry czas, aby odezwać się do swojej rodziny, aby zadzwonić do brata, do siostry, a jeżeli jesteście jedynakami, to może do przyjaciółki, o której często myślicie, a jakoś w tym natłoku spraw życia codziennego trudno jest do niej wybrać numer. Może to ten czas. I jeszcze afirmacja dla Was. Wszystkie ograniczające oparte na lęku myśli Bóg usuwa z mojej świadomości, czyli dzisiaj możemy popracować nad lękiem, a szczególnie nad rozpuszczeniem lęku. Wszystkiego dobrego.